Drogie kochane, umiłowane powieściczanki. Przecieram oczy ze zdziwienia. O, tak to się robi. Przecieram oczy ze zdziwienia, bo dzisiaj jest 1 kwietnia, prima aprilis, czyli dzień, w którym mogę powiedzieć całą prawdę, a potem powiedzieć, że żartowałem. I dlatego, drogie ukochane powieczanki, informuję was, że pochwica to nie jest normalna dolegliwość. To jest nienormalna dolegliwość. I ta nienormalna dolegliwość nie trafia się żadnej normalnej kobiecie. To znaczy, drogie kochane pochwiczanki, znaczy, że wy nie jesteście normalne, czyli że nie jesteście przeciętne ani standardowe. Natomiast ja wiem, że wy byście bardzo chciały być przeciętne, standardowe, ale to wam się tylko tak wydaje. Bo jeżeli chcesz być przeciętna i standardowa, to chcesz być taka sama jak inne kobiety. I dlatego pamiętaj, że jeżeli chcesz być przeciętna i standardowa, to jak będziesz postępować tak jak inne kobiety, to natychmiast się wyzbędziesz pochwicy. To znaczy, jeżeli będziesz myślała to, co normalna, standardowa kobieta, jeżeli będziesz marzyła o takim ogromnym penisie, to prawdopodobnie będziesz normalna i standardowa. Jeżeli, droga pochwiczanko, będziesz marzyła o tym, żeby się uchlać do nieprzytomności, to będziesz prawdopodobnie normalna i standardowa. Jeżeli będziesz marzyła o tym, żeby opowiadać ordynarne kawały, a szczególnie na temat seksu, to będziesz normalna i standardowa. I dlatego, droga pochwiczanko, jeżeli ty chcesz być delikatna, wyjątkowa, efemeryczna i śliczna i być marzeniem wyjątkowego mężczyzny, to nie staraj się być normalna i wyjątkowa, gdyż twoja wyjątkowość polega na tym, że podchodzisz do życia, do siebie, do świata z większą delikatnością niż standardowe niewiasty, które marzą tylko o tym, żeby sobie kupić jakąś podróbę i żeby się wylansować na Instagramie. Jeżeli nie marzysz o tym, to zacznij. Zacznij marzyć o tym, że będziesz chlała, że będziesz przeklinała, że będziesz zachowywała się jak babochłop, a wtedy naprawdę pochwica ci sama wyparuje. Dlatego się zastanów, na czym ci zależy. Czy ci zależy na tym, żeby patrzyli na ciebie jak na księżniczkę? Czy zależy ci na tym, żeby patrzyli na ciebie z pogardą? Bo jeżeli chcesz być wyjątkowa, to twoja pochwica nie jest żadną przeszkodą. Twoja pochwica jest czymś, co w przypadku, gdy spotkasz księcia z bajki, po prostu wyparuje, ponieważ on, gdy cię weźmie w swoje ramiona, wyjaśni ci, że właśnie na ciebie czekał. No może troszkę przesadziłem, ale dzisiaj jest prima aprilis.